Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Czy to z mikroekonomii, czy z ekonomii menedżerskiej, zależy na jakim przedmiocie się z tym zagadnieniem spotykacie. Chciałam Wam pokazać, jak można na podstawie ustalonej funkcji kosztów całkowitych ustalić wielkość produkcji, która pozwala na to, aby koszt przeciętny był minimalny, czyli na najniższym możliwym dostępnym poziomie. Jak to faktycznie zrobić? Trzeba zacząć od tego, że wypisać, że po prostu naszą niewiadomą będzie Q, czyli wielkość produkcji akurat w tym zadaniu w milionach sztuk. Jeżeli nasza funkcja kosztów całkowitych ma postać 500 plus 5Q kwadrat, to jest przykładowa funkcja kosztu całkowitego, i mamy ustalić, dla jakiego poziomu produkcji nasza funkcja kosztów, ale przeciętnych, jest najniższa możliwa, to musimy ustalić, jak wygląda ta funkcja kosztów, którą chcemy minimalizować. I ona jest zawsze liczona w ten sposób, koszty przeciętne, że koszty całkowite dzielimy przez wielkość produkcji. Wtedy możemy mówić o koszcie przeciętnym. Faktycznie, matematycznie jest to po prostu element podzielenia funkcji kosztów całkowitych, który jest tutaj zapisany, przez wielkość produkcji. A więc oddzielnie dzielę 500 przez Q i oddzielnie 5Q kwadrat dzielę przez Q i mam 5Q. To, co otrzymaliśmy, jest to funkcja kosztu przeciętnego. Ale co, jeśli ja chcę osiągnąć odpowiedź na pytanie, jaka wielkość produkcji jest nam potrzebna, aby ten koszt przeciętny był jak najniższy. Jeśli chodzi o stronę matematyczną, żeby osiągnąć minimalizację dowolnej funkcji albo jej maksymalizację, w takim naprawdę totalnym uproszczeniu, po prostu warunek jest prosty: pochodna równa się 0. A więc liczymy pochodną z naszego wzoru na funkcję kosztu przeciętnego. I widzimy, że jest to pochodna z tego elementu plus pochodna z tego elementu. Jeżeli mamy tutaj Q do minus pierwszej, to mamy minus 500, bo ta minus 1 przeszła tutaj przed 500, czyli mam minus 500 razy Q do potęgi o 1 mniej, czyli do minus drugiej, plus 5 razy Q. A pochodne z 5 razy Q to jest 5 razy 1. Jeżeli teraz tą piątkę przerzuciłam na drugą stronę i obustronnie podzieliłam przez minus 500, żeby się pozbyć tutaj z tej naszej lewej strony, zostaje mi Q do minus drugiej, daje mi 1/100. A więc teraz, jeżeli nie jest tutaj to rozpisane, ale jeżeli Q do minus drugiej daje 1/100, to jeżeli i lewą, i prawą stronę podniosę do potęgi minus pierwszej, to tu będzie Q do drugiej, a tutaj będzie w tym momencie 100, tak? Bo była 1/100, podniesione do potęgi minus pierwszej, to będzie 100. I wtedy licząc pierwiastek, żeby się pozbyć tej drugiej potęgi, to samo Q musiałoby się równać 10. Tylko na plusie, bo wiadomo, wielkość produkcji to wartość nieujemna. A więc możemy powiedzieć, że jest to wielkość optymalna naszej produkcji, czyli możemy powiedzieć jednym zdaniem interpretacji, że dla produkcji na poziomie 10 wiadomo czego milionów sztuk, koszt przeciętny będzie najniższy możliwy. Kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, możecie pisać od razu na zadania@projekty.wp.pl. Wszystko, jeśli chodzi o stronę YouTube'a, jest dla Was. Filmy są posegregowane w playlisty tematycznie według przedmiotów. Zawsze coś możecie znaleźć interesującego dla siebie. Filmy jak najbardziej możecie komentować. Zapraszam Was do zadawania pytań pod filmami. Możecie lajkować te filmy, komentować, subskrybować. Wszystko jest dla Was. Filmy też można zwyczajnie udostępniać znajomym, tak żeby mogli też zrozumieć zasadę rozwiązywania zadań. Jeżeli potrzebujecie się kontaktować, piszcie.
gdy będę miała możliwość, odpiszę do Was. Całość mojego materiału jest na zadaniaprojekty.pl, to moja strona internetowa. Z nikim nie współpracuję, także zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie.